Teraz o tym, co dzieje się w Ukrainie, porozmawiam z generałem profesorem Bogusławem Packiem, dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Panie generale, w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie wystrzelili siedem pocisków manewrujących Kalibr na rejon Odessy z nad Morza Czarnego. Jeden został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, pozostałe sześć trafiło w jedną z wiosek. Panie generale, teraz atak na Odessę. Jakie mogą być w tej sytuacji kolejne kroki Rosji? Rosja realizuje wciąż ten sam scenariusz. Po pierwsze, to jest kontynuacja działań w Donbasie i tam należy spodziewać się najbardziej intensywnych, kolejnych akcji. I te, które są, także są najbardziej intensywne. I dodatkowo, jeżeli mówimy o działaniach typowo militarnych, różnego typu punktowe działanie. Rakietami, właśnie różnego typu Iskander, Kalibr, także od czasu do czasu na bliższe odległości innego typu środkami, po to, żeby likwidować różnego typu wrażliwe cele. Taki atak jak ten niewiele nam mówi, ponieważ mówi nam, że. Wystrzelono rakiety, które uderzyły w jakieś cele cywilne, powoduje nasze współczucie. Natomiast najczęściej, kiedy mamy już pełny komunikat, okazuje się, że Rosja uderzała albo w jakieś składy, albo w jakieś miejsca, gdzie są przechowywane czasowo, chwilowo tylko jakieś ważne produkty, zapasy, amunicja w związku z powyższym nie zawsze oczywiście to jest dobrze trafione. W związku z powyższym Rosja od długiego czasu w taki sposób walczy na terenie całej Ukrainy. Stara się działać punktowo. Czasami to jest na zachodzie, w centrum, na północy, tym razem na południu. A drugie to są prowadzone walki i tu jeżeli chodzi o te walki, one one nie zmieniły swojego charakteru. To jest wciąż zmasowany atak artylerii, to są wojska rakietowe, to są środki lotnicze. Nowy element, który może nie jest nowy, ale jest bardziej wyraźny i bardziej intensywny, to są działania, które zmierzają do przeprowadzenia referendum. Widać wyraźnie, że Federacja Rosyjska zapewne ograniczy swoje działania do przejęcia d, d, drugiego obwodu, bo przejęła albo e, zdobyła pełne panowanie w obwodzie ługańskim, e, zmierza do tego, żeby podobnie stało się w obwodzie donieckim. E, I teraz pozostały dwa bardzo istotne obwody obwód zaporowski i obwód hersoński. I tutaj te intensywne działania to są działania przede wszystkim służb specjalnych, ale nie tylko różnego typu ludzi z administracji, także. Którzy dokładnie tak było na Krymie w 2000, końcówka 13 i 2014 roku na początku, którzy przygotowują. Teren do referendum. Chodzą od mieszkania do mieszkania, od domu do domu, zbierają informacje o ludziach, przygotowują tych ludzi w różny sposób czasami zastraszają, czasami przekonują, czasami przekupują. Przygotowują teren. No, na Krymie to dało rewelacyjny wynik, ponieważ Ci nieprzekonani tak naprawdę zostali w jakimś sensie wypchnięci z Krymu, bo e, pamiętajmy, że zanim głosowanie się rozpoczęło, Rosjanie w cudzysłowie zezwolili tym, którzy myślą inaczej Ukraińcom opuścić teren Krymu. I wszystko zmierza również do podobnego scenariusza w tych dwóch obwodach. Czyli teraz. panie generale, to są te same mechanizmy, które stosują Rosjanie. To mówimy o takich działaniach wśród mieszkańców, ale cały czas trwają też te agresywne działania wojenne właśnie ze strony Rosji, ale docierają do nas też takie informacje o pewnych, można powiedzieć, wpadkach strony rosyjskiej, bo rosyjska obrona przeciwlotnicza miała Miała pomylić dumę własnych sił powietrznych z ukraińską maszyną. Na skutek fatalnego błędu należący do agresora bombowiec SU-34 został zestrzelony, tak donoszą dziennikarze agencji Unian. Czy to tylko wypadek przy pracy, czy coś w tej rosyjskiej machinie zaczyna nie działać tak, jak należy? No, takie zdarzenia, Friend Fire, przy, przy, ogień od przyjaciela zdarzają się i, i, i na wojnach, i, i w operacjach, e, w których e, uczestniczą różne państwa, więc póki co, jeżeli dopóki nie jest ona gminne, no to trudno to oceniać jako e, totalne zadołowanie zdolności rosyjskich. No, na pewno to jest błąd e, Rosjan, takich błędów e, zdarza się. Więcej, ale nie mogę tak to ocenić, że to jest jakiś no, totalny brak zdolności. Jedno trzeba powiedzieć, że Rosjanie walczą po przerwie operacyjnej, bo mieliśmy przerwę. Może ona nie była zupełna, ale było widać wyraźnie, że Rosjanie próbują odbudować swoje siły, szczególnie siły osobowe, ale także dostarczyć nowy sprzęt, nowe uzbrojenie, którego już brakowało także po Rosji stronie. Ten okres wykorzystali również Ukraińcy na odbudowę swoich sił, na skompletowanie uzbrojenia, ale ta przerwa operacyjna przyniosła już po jej zakończeniu dość małe tempo ofensywy ze strony rosyjskiej. I dzisiaj te działania, które obserwujemy w Choriwce, Siewiersk, Bachmut, również te, te ostrzeliwania, one nie przypominają intensywnego okresu tej wojny. Panie generale, z czego, w czego na... to wynika? Dlaczego to tempo nie jest takie, jak o, m, oczekiwała strona rosyjska? Myślę, że to wynika z trochę innego zamysłu samego Władimira Putina i tych, którzy za to wojnę odpowiadają i decydują o niej. Zapewne bardziej liczy Władimir Putin na szantaż energetyczny, który zdusić ma państwa. Zachodu, który ma zdusić także Ukrainę, proszę pamiętać, że nie powiódł się scenariusz zastraszania głodem całego świata i wymuszenia na Zachodzie, żeby odstąpił od działań. W tej chwili przygotowywany jest wyraźnie scenariusz zastraszania energetycznego. Rosja nastawia się na długi czas. Podpisanie przez Putina stu dekretów wojennych, przestawienie państwa w dużym stopniu na gospodarkę wojenną, no świadczy o tym, że. Rosjanie zdają sobie sprawę z tego po pierwsze, że Zachód nie odpuści, po drugie, że Ukraina nie odpuści, i po trzecie, że to wszystko oznacza konieczność prowadzenia tej wojny przez długi czas, jeżeli nadal będzie Rosja trwała przy swoich agresywnych celach. Stąd też to małe zwycięstwo w Donbasie w stosunku do e, losu całej wojny przestało być aż tak priorytetowe e, w sensie tygodni e, lub nawet miesięcy najbliższych, kiedy to e, według wstępnych planów miało się dokonać. No właśnie, ile to wszystko jeszcze potrwa, bo panie generał James Staviridis, były dowódca NATO, powiedział, że wojna w Ukrainie zmierza do tego, by być zamrożonym konfliktem. Jego zdaniem do zawieszenia broni dojdzie za około pół roku. Czy podziela pan tę opinię byłego dowódcy NATO? Wszystko zależy od tego, co rozumiemy przez pojęcie wojna, ponieważ my mamy gorąco wojnę w tej chwili w Ukrainie, tam gdzie ludzie giną, tam gdzie strzela ta artyleria, gdzie, gdzie, gdzie leje się krew. I mamy trwającą wojnę hybrydową pomiędzy Federacją Rosyjską, a wieloma państwami na świecie. W związku z powyższym co do tej pierwszej wojny, to generał Stavridis ma według mnie absolutnie rację, oceniając posiadane siły i środki. Co do Rosji, one są dosyć policzalne już teraz, Ponieważ Rosja wraz z kolejnymi miesiącami no coraz bardziej staje się państwem militarnie wyeksploatowanym, a to jest za krótki okres, kilku miesięcy, żeby odbudować, żeby wyprodukować nowe, nowe czołgi, nowe wozy bojowe, karabiny, samoloty śmigłowce i tak Na to trzeba więcej, więcej czasu. W związku z powyższym rzeczywiście ma rację, że okres października, listopada może być okresem, kiedy obydwie strony. No, uznają, że znaczy nie uznają, kiedy nie będą miały po prostu środków do tego, żeby prowadzić tak intensywne działania. I wtedy, ale i, wtedy, znaczy. I wtedy może być dojść panie general do zamrożenia właśnie tego konfliktu, ale do tego czasu Ukraińcy cały czas potrzebują odpowiedniego sprzętu i broni, cały czas. O to apelują. Ukraińcy chcą pozyskać pociski ATACMS, które mogą razić cele w odległości do 300 km. Stany Zjednoczone nie zgodziły się na to, aby te pociski przekazać, bo zdaniem Stanów Zjednoczonych nie są one konieczne w użyciu na polu bitwy. Pytanie, czy słusznie twierdzą Stany Zjednoczone i czy rzeczywiście te pociski mogłyby w znaczny sposób pomóc Ukraińcom? One by przede wszystkim zmieniły charakter tej wojny, bo takie pociski są potrzebne do tego, żeby razić, na terenie Rosji. Powiedzmy sobie szczerze: do prowadzenia wojny, tej, którą obserwujemy, pociski, które rażą na 70-80 kilometrów, są pociskami wystarczającymi. Stany Zjednoczone mają szereg informacji wywiadowczych, z którymi zapewne nie dzielą się z mediami, z, ze społeczeństwem cywilnym, co jest rzeczą zrozumiałą. Ja myślę, że tutaj dominuje jednak rozsądek. Wszyscy, nie tylko Stany Zjednoczone, pomagamy Ukrainie maksymalnie, jak to jest możliwe, ale pamiętając jednak o tym, żeby nie doprowadziło to do jakiejś wielkiej eskalacji, wielkiej wojny. Są różne zdania na ten temat, czy to jest słuszne, czy to jest niesłuszne. Decyzja amerykańska jest wyraźnie decyzją, która ma nie prowokować Rosjan na wypadek, gdyby Ukraińcy zaczęli używać tych rakiet na terenie Federacji Rosyjskiej.